Nazywam się Janina Dylewska. Jestem rocznik 1945. W wieku 65 lat zaczęło się moje nowe życie. W życiu nie byłam tylko górnikiem, hutnikiem i marynarzem. Pracowałam w szkole jako nauczycielka. Bardzo lubię uczyć. Ale pieniążki musiałam zarobić. Założyłam zakład krawiecki i głównym produktem, który szyłam, były majtki męskie. Kiedy zostałam dyrektorem szkoły, musiałam zrezygnować z zakładu. No i pewnego razu, jadąc do pracy, stałam na peronie. Ktoś z tłumu krzyknął: "Cześć Janka, cześć, ja jeszcze mam twoje majtki." No nie wiem, czy się zaczerwieniłam, no ale się tylko uśmiechnęłam. Nie znam nudy. W 2007 roku pojechałam na Borholm do szkoły ceramicznej. Tuńczycy nauczyli mnie ceramiki. I na Borholmie zdecydowałam, że założę swoją pracownię ceramiczną. Więc na 65. urodziny dostałam od Unii Europejskiej 40 tysięcy złotych. Mam to na piśmie. Kupiłam budynek w opłakanym stanie. Spadł sufit. Dobudowaliśmy antresolę i mamy tam teraz piękną galerię. W pracowni jest miła atmosfera. Pomaga nam też nasza koza, bo ogień ociepla atmosferę. Nie odeszłam daleko od szkoły. Pracownia jest na uczy szkolnej. Szkoła jest tuż, tuż. Prowadzę zajęcia z dziećmi. Nigdy mnie dzieci nie denerwowały. Mogę im tłumaczyć 30 razy. Natomiast kiedy mam zajęcia z dorosłymi i tłumaczę po raz trzeci, to zaczynam się irytować. Dorośli przychodzą się też do nas odstresowywać. Po ciężkim dniu przychodzą polepić. I to naprawdę pomaga. Glina nauczyła mnie niesamowitej cierpliwości. Nasza nauczycielka zawsze nam mówiła: "It's only clay." To tylko glina. Często pęka, często się złamie. Zrobię 12 talerzy, a 6 pęknie. Dlaczego? Trudno powiedzieć. W każdym razie no, trzeba być cierpliwym. Z ceramiki można zrobić też i architekturę. I pierwszy obiekt, jaki zrobiłam, to jest Zamek Książąt Pomorskich. Zrobiłam basztę, spichlerz, bramę, młyn, no i jeszcze budynek, gdzie mieści się biblioteka. Myślę, no tak, w październiku zrobię ratusz. Więc przychodziłam czasem o 4 rano, a czasem o 4 rano kończyłam. Także ratusz to było wyzwanie. Myślę, że no mam... No mam to wszystko. Robię to, co chcę. Ludzie mnie chwalą. Jestem artystką na stare lata. Jestem szczęśliwa, że mi się udało. Jeśli życie cię oszuka, nie płacz, nie narzekaj. Przyjdź do ceramikarni i smutki przeczekaj.